Do tej pory najniższy stan wody w Warszawie wynosił 26 cm. On był zanotowany podczas suszy w 2015 roku. No teraz jest 25, więc to jest rekord i nigdy jeszcze tak nisko ten stan wody nie był obserwowany. Ale mało tego, prognozy na kolejne dni są mało optymistyczne. Niski stan wód to jest zagrożenie dla wszystkich, dla rolników, dla wszystkich mieszkańców miast i wsi, dlatego że po prostu musimy coś pić, musimy w jakiejś wodzie ugotować nasze posiłki, ale i jest to zagrożenie dla mieszkańców tych wód.